Jestem w Śremie, 40 km od Poznania, centrum Wielkopolski, również centrum regionu śremskiego, które zamieszkuje 60 tysięcy ludzi. Teraz jestem na rynku, obecnie placu 20 października, nazwanym tak na cześć 19 mężczyzn, którzy byli rozstrzelani tutaj w 1939 roku. Stąd wyruszam na swoją podróż rowerową po Śremie. Kształt rynku to prostokąt o wymiarach 160 na 90 metrów. Wcześniej rynek był wrzecionowaty i sięgał aż do kościoła farnego. Na rynku znajdują się kamienice z XIX wieku, ratusz, który dziś jest siedzibą władz gminy, oraz pomnik popiersia Józefa Wybickiego. Z rynku dojechałem pod najważniejszy śremski zabytek, farę. Ten gotycki kościół zbudowano w XV wieku, a 62-metrową wieżę dobudowano 100 lat później. W kościele znajdują się trzy barokowe konfesjonały i nagrobek Jerzego Jończyńskiego przez starosiego śremskiego. Czas powstania kościoła przypuszczalnie związany jest z okresem lokacji prawobrzeżnego Śremu. W Śremie Narodzenia Najświętszej Marii Panny, który należy do zespołu poklasztornego Franciszkanów. Franciszkanie zostali sprowadzeni do Śremu w 1261 roku. Z tym kościołem wiąże się bardzo ciekawa legenda o zakonniku, którego podobno zamurowano żywcem w pustej nawie okiennej. Miała być to kara za skradzone kosztowności. Do dziś wśród najstarszych mieszkańców Śremu utrzymuje się przekazywana z pokolenia na pokolenie opowieść o sieci podziemnych przejść i korytarzy, łączącej pod korytem warty prawobrzeżną i lewobrzeżną część miasta. Właśnie dojechałem do jednego z większych i ładniejszych parków Wielkopolski. Już w roku 1888 założył go ksiądz Piotr Wawrzyniak, wybitny mieszkaniec Śremu, a w 1969 roku nadano mu imię Powstańców Wielkopolski. Większość roślinności w parku jest pochodzenia naturalnego. W parku znajdziemy również kilka pomników. Pomnik żołnierzy polskich, krzyż powstańczy, pomnik Dobosza czy pomnik twórców parku. Do Mechlina, 4 km od Śremu, gdzie w 1814 roku Edward Raczyński zbudował dwór Andrzejówka. Od 1993 roku znajduje się tutaj ośrodek turystyki, rekreacji i rehabilitacji. Można tu pograć w paintball, tenisa czy pojeździć konno. Pierwsza wzmianka o Mechlinie pochodzi z roku 1181, kiedy wieś należała do klasztoru benedyktynów z Lublina. W następnych latach była własnością rycerską Sepińskich z Mchów. W XVIII wieku Mechlin wchodził w skład majątku Kolegium Jezuitów w Poznaniu. Tu w Mechlinie rozpoczyna swój bieg nowo otwarta ścieżka przyrodniczo-kulturowa biegnąca przez Łęgi Mechlińskie. Na terenie Mechlina znajduje się zespół przyrodniczo-krajobrazowy Łęgi Mechlińskie. Zajmuje on powierzchnię prawie 781 hektarów, a założony został w 1996 roku. Thank you.
Łęgach Mechlińskich stwierdzono obecność około 100 gatunków ptaków, a najciekawszym przedstawicielem łęgów jest żółw błotny, zagrożony wyginięciem w całej Europie. Postacią tragicznie związaną z wsią jest Mateusz, który utonął podczas próby przepłynięcia warty z Mechlina do Śremu. Teraz udaje się na północ Śremu, a tam między ulicami Kilińskiego, Sikorskiego a Aleją Solidarności znajduje się Miejski Park Ekologiczny imienia Puchalskiego. Jestem w tej chwili w Parku Puchalskiego, który ma 22 hektary. W samym centrum tego parku jest oczko wodne z podwójnym dnem. Jest jeszcze użytek ekologiczny Bagienko, czyli miejsce rozrodcze płazów. Bardzo fajne miejsce do jazdy na rowerze i spacerów. Jadę dalej. Przemieszczam się teraz na lewy brzeg warty, gdzie znajduje się wieża ciśnień. Dawniej na terenie wieży znajdował się kościół świętego Mikołaja. W 1909 roku Gustaw Wilda w ramach budowy miejskiej sieci wodociągowej zbudował wysoką na 44 metry wieżę ciśnień. Jest to bardzo charakterystyczny punkt w panoramie miasta. Dawniej w tym miejscu stał kościół, czego dowodem jest znalezienie tu szkieletów i monet. Co ciekawe, wieża ciśnień przypomina swoim kształtem gotycką basztę obronną. Bywa mylona z tą umieszczoną w herbie Śremu, z którą nie ma nic wspólnego. Śremska promenada ma około kilometra długości i przebiega wzdłuż południowej części warty. Łączy są funkcje spacerowe, jak i kulturowe, ponieważ przebiega koło biblioteki, muzeum i Śremskiego Ośrodka Kultury. Przy promenadzie znajduje się 12 pomników przyrody i pomniki ławeczki znanych Śremian. Wzdłuż promenady przebiegają dwie trasy rowerowe, niebieska i zielona. Promenada otwarta została po rewitalizacji 6 czerwca 2009 roku. Jej obecny charakter nawiązuje do rozwiązań z początków XX wieku, kiedy to była bardzo popularnym ciągiem spacerowym. Od warty oddziela ją pasmo słupków żeliwnych z łańcuchami. W drodze powrotnej do miejsca, z którego wyruszyłem, rynku, zajrzałem na skrzyżowanie ulic Wyszyńskiego i Kościuszki. Tutaj znajduje się tak zwany Pumpenplatz. Dojechałem w tej chwili do Pumpenplatz. Nazwa tego placu pochodzi od pierwszej Śremie pompy wodnej, która służyła mieszkańcom do początków XX wieku. W tej chwili stoi tutaj zrekonstruowana w 2009 roku latarnia gazowa, ozdobiona postacią z baśni Andersena, dziewczynką z zapałkami. W tym miejscu kończę swoją wycieczkę, jadę jeszcze na rynek. Bardzo podobało mi się jeżdżenie na rowerze po Śremie. Na pewno tu wrócę, bo jest tu jeszcze masa miejsc do zwiedzenia.